Przeczytałem, słuchaj, książkę o kapitalizmie społecznym. Mhm. Surveillance Capitalism, Sasha Zudow napisała książkę i ona powiedziała, że bezsensownością dzisiejszych czasów jest to, co jest faktem, że 1% ludzi posiada 99% finansowych aktywów na ziemi i że przyszłością firm i przyszłością w ogóle takiego kapitalizmu społecznego jest to, że kosztem środowiska, kosztem tych pracowników, kosztem tego wyzysku całego, którego się dzieje, potem ten główny założyciel ma tam, nie wiem, 300 miliardów na roże tych dolarów. No ale on nie jest w stanie z tego skorzystać, bo to jest tylko cyfrowy zapis. Tak naprawdę ci klienci zawsze są na końcu jako po prostu ta porpunetka, z której się bierze kasę.